Już wiemy, że te debaty mają prowadzić nowa prowadząca Wiadomości Anna Bogusiewicz-Grochowska oraz współautor serialu propagandowego wymierzonego w Donalda Tuska Reset Michał Rachoń. Wiemy, że każdy komitet ma mieć w sumie 7 minut do wykorzystania w debacie. Będzie 6 pytań, minuta na odpowiedź, nie będzie żadnych interakcji, nie przewidziano pytań, które mieliby sobie uczestnicy zadawać i będzie jeszcze dodatkowe 60 sekund na tak zwaną swobodną wypowiedź. Wiemy, że zmieniła się też godzina tej debaty, miała być o 21:00, czyli w czasie dobrej oglądalności, bardzo dobrej oglądalności, jeżeli chodzi o stacje telewizyjne, i przesunięto ją na 18:30. No wtedy wiadomo, że oglądalność będzie niższa o takiej porze. Może chodzi o to, żeby właśnie ten przekaz, szczególnie tych liderów partii opozycyjnych, którzy tam się pojawią, nie dotarł do szerokiej publiczności.